bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Karol Lewica, to jest kolejny raz dzisiaj na Akademii Wspaniałości. W dzisiejszym odcinku zbliżamy się do badania, na którego podejrzeliśmy w poprzednim odcinku. Całej serii zresztą odcinków. Tych części czterech. Myślę, że to już jest ostatnia część naszego lotu. Temperatury tutaj mamy 0 stopni. Czy nie będziemy latywać w tej chmurze? To miejsce trzeba włączyć. Wypowiedź powiedzieliśmy jako kapitan. Więc to zachorzenie, jakby taka anomalia była, jednak lotnictwie mi być podobno nie miało. Mam nadzieję, że się Państwu spodobają materiały z tym rajdżnego, bo miło się leci, żadny ścinek nie ma zbyt dużych. Może w końcu uda się naprawdę na Państwa nagrywać. 833 na 857, pamiętam, że to był jakiś skrócik, ale zgadza się, to nie mieliśmy plan. Między 833 a 857 zacząć. Mogło się szykować podejście. Możesz sobie tu pozwolę dołączyć. O, i haha, chęć się zrobił. No, ja wiem, że tu chciałem ręcznie wpisać, to było, że nie ma. Teraz 3.00 miał być. Smok jest nieznany. Dobra. Zwalniamy. Dostajemy zezwolenie na 3000. Zresztą na antytut, jaka to 60 była, nie? Mówiłem. Dobra, zapinamy pasażerów pasy. Mm-hmm.
going on the way they'll go for the banks. Dobrze, załączmy landing lights. Załączyłeś się. Jo, świeci się. Pięknie, jesteśmy oświetleni. Treści mamy niskie, najpierw zostawiamy na tych punktach, na wyśpie, na bazie, więc lecimy, zmniejszymy sobie zakresik, minus 833 na 857 uciekamy. No bo będziemy mieli nawet czemu. Że z 8-3-2 ucieknie. Nie będę 8-3-2 5 minut. O, video terror. Nie przesadzę. Tyle to naciągnie. Per kabin. I teraz okazuje się, drodzy Państwo, że dostaliśmy ten skrócik. 8-3-2-8-5-7. Zgodziliśmy się na to, że nas o tym poinformowały, że jest taka możliwość, czy jesteśmy w stanie to wykonać. My się na nim zgodziliśmy. Nic formalnie, pomału też trzeba się przygotować. Dobra, lekkie speedbreaki. Widzę, że to nam się wydłużyło, ale dobrze, nie za kilka. Dobrze, kamina jest gotowa do lądowania. Czy spin breaku. I dostajemy directa na 8-5-7. I lecimy. Skręcamy. I przekraczamy wartość 1027, bo nam miało być. Zgadza się, nowej prognozy ponownie nie ma chyba. Radary są, transponder jest, wszystko się zgadza, na klapach próbki będziemy lądować. Oraz po naszej tu prawej powinno być widać lotnisko. Bo widać tam z daleka, nie? A teraz więcej w prawo i zobaczymy lokalizer.
Dobra, i dajemy lokalizer. I zalatujemy, nie? O, już lokalizer nawet przechwycił. Teraz wejdziemy na approach phase. Mniej więcej za chwilę będzie approach. Dobrze. My jesteśmy gotowi, myślę, że do lądowania. Światełka, windlines też. Wszystko zostało włączone. Faza na approach się zaczęła. Jeszcze chwilę podciągniemy. I dajmy klapy jedynki. Jeszcze tu nie włączyłem światełek, ale w programie jest włączony naprawdę, jakby 5 pasów włączone w programie, no. Kody pamiętaj, ale żeby tu zaznaczyć, no już nie. Dobra, dajmy dwójkę na klapach. Dobra, tempo, tempo. Jedać szybko. Mam tutaj te mapki przed sobą. Dobra, trochę bardziej. Lampy trójki. Będziemy lądować. Zaraz będziemy lądować. Jedna.
100. 100 above. Minimum. Continue. 300. 200. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. Retard. 10. 5. Reverse. No jest na ending. Udałeś. Autobrake odpuść. Reverse odpuść. Spider disarmed. Radarki trzeba wyłączyć. Kiedy jesteśmy? Nie dobrze zjechałem, dobra. Zlubiałem przez chwilę. A no, my jesteśmy daleko gdzieś. Dobra, też tak można. Dobra, to odpalmy. Otrzymał pasażerom satysfakcję z mapy. To mnie tylko zostaną. No 195 hit per minutę, jakby się tu zostało. Myślę, że źle nie było. No, manometerek można sobie zatrzymać. Dobra. Witamy na Ziemi. Teraz sobie obejrzymy jeszcze powtórki dla nas. Temperatura hamulca 280. Czyli w porządku. I teraz jak przejeżdżałem przez pas, stajemy z gody na jego przejechać. Right clear, left clear. Lecimy. Znaczy może trochę za szybko to powiedzie. Jeszcze kawałek do tego pasa mam. Ale spojrzeć się trzeba. Zjeżdżamy do terminala w Uszych, który się zatrzymamy.
dużo. Ale jakieś cienki, ale... Nie tak ostro. Na sech to mamy to, więc... Więcej w tym momencie zacznijmy skręcać. Pięknie. Dobrze wymierzony dobrze. No niestety marszala tutaj nie mamy, więc... Miejmy podjazd na oko. Parking brake set. Engine cut down. External power. To włączmy. Światełka wyłączmy, beacony wyłączmy. Stromby już są, powinniśmy szybciej wyłączyć i są do nas. Cabin crew, doors to manual, please. Open. Cabin crew, this aircraft is secure, please open doors, thank you. I podziękowanie dla... ...pasażerów. Ladies and gentlemen, from the cockpit once again, I hope you enjoyed your flight with us today. On behalf of myself, the first officer and the cabin crew, we wish you a safe and pleasant journey from the airport and hope to see you again. Godzina i 13 minut lot. I się zmieściłem w czasie, no zaplanowałem no i na godzinę 20. Na niego zostaje no nic innego, jak teraz tylko poczekaj, aż wszyscy pasażerowie wysiądą. Ja otrzymam swoją ocenę lotu. Pokazuje 195, a w innym programie minus 170, dobrze. Ale to i tak mi się wydaje, że jest perfekcyjne wyglądanie. Ani że się zmieściłem we wszystkich liniach. Wszystko było jak należy. Dobra, to można wyłączyć. Wyłączyć, światło załączyć. To jest już wyłączone. No i cóż. Row around altitude w sumie nie uznał. Ja się nie przydał to. Jeszcze 15 pasażerów pasażer wyłaźmy. No ostatni to zawsze się wlecze w tym programie. Jeden zostanie. Nigdy nie może wyjść. O, wyszedł w końcu. No i report oczywiście licz ten. A plusik, nie? Ocenka. Dobra. Więc... Robimy coś takiego jak to był na replay mode. I samolądowanie. Tej doku pasażera. No nie dość przyspieszonym tempie, na spokojnie. Po której stronie to wychodzi? Lotnisko. Prawej, nie? Dobrze. Oglądamy z tej strony.
minąć terminale. Wyrównanie. Przyziemie. Jeszcze raz, teraz tylko z drugiej strony. Wyrównanie. Przyziemienie. Teraz zewnątrz. Wyrównanie. Przyziemienie. Zbyt bardzo prawej strony się trzyma. Tą serię odcinków z dzisiejszym odcinkiem. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.